Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy Państwa w ten słoneczny, środowy poranek. Jeżeli jeszcze się Państwo nie obudzili, to myślę, że dzisiaj będzie kilka momentów podczas naszej prezentacji, gdzie to nastąpi. My jeszcze kawy nie wypiliśmy. Będziemy się budzić razem z Państwem, ale postaramy się przeprowadzić to względnie sprawnie, przekazać jak najwięcej kluczowych informacji. I znaleźć jakieś plusy. Znaleźć plusy, bo minusy to już się znajdują bez naszej pomocy tak naprawdę. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się w kolejnym webinarze z cyklu Polski Ład. Porozmawiamy sobie troszeczkę bliżej o kwestii samozatrudnienia w związku z planowanym wejściem Polskiego Ładu. Jestem dzisiaj z kolegą, adwokatem, doradcą podatkowym Bartoszem Rodakiem. I będziemy, tak jak już wspomniałam, starali się troszeczkę Państwu przybliżyć tą tematykę zakrojoną do zakresu właśnie samozatrudnienia, ale też wspomnimy troszeczkę o innych metodach, jakie można było zastosować alternatywnie dla tych form. Więc ten webinar jest zarówno dla samozatrudnionych, jak i do osób współpracujących z samozatrudnionymi, jak i dla firm, które się zastanawiają, jaką formę współpracy przyjąć od 1 stycznia 2022 roku, jeżeli Polski Ład rzeczywiście wejdzie w życie. W takim kształcie, w jakim jest. I proszę Państwa, uruchomiony jest oczywiście nasz czat, na którym mogą Państwo zadawać pytania. My na te pytania będziemy się starali na bieżąco odpowiadać na tyle, na ile pozwoli nam czas i to, co jest przedmiotem akurat naszego wystąpienia. Natomiast jeżeli się nie uda, to pewnie pod koniec też tam chwilkę wygospodarujemy na to, żeby Państwo mogli uzyskać odpowiedzi na palące i wątpliwości, które się pojawią. Może teraz taka chwilka przypomnienia, na jakim jesteśmy etapie i co przed nami. W tej chwili projekt Polskiego Ładu jest w Sejmie. Po poprawkach i autopoprawkach do tych poprawek. My już będziemy mówić o tym kształcie właśnie po poprawkach. Wydaje się, że w październiku trafi do Senatu. Z dużym prawdopodobieństwem naniesie poprawki na to, co do niego zostanie przysłane i powróci to z powrotem do Sejmu. Zakładamy, że to będzie jakoś początek listopada, gdzie Sejm będzie głosował nad tymi poprawkami. No tutaj pytanie, które przejdą, które nie przejdą, bo to zależy od arytmetyki sejmowej. Jakby nie było, tekst musi zostać podpisany, ogłoszony do końca listopada po to, żeby wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, więc harmonogram bardzo napięty tak naprawdę. Dokładnie. A tych zmian zapowiada się dużo, no bo tutaj każda siła polityczna tak naprawdę proponuje swoje zmiany, swoje modyfikacje, więc ilość pomysłów, która pojawi się pewnie w najbliższych tygodniach, będzie dość duża. To prawda. No to w takim razie ad rem. Zacznijmy o tym, jak będzie wyglądać opodatkowanie samozatrudnionych co do zasady w 2022 roku, jeżeli Polski Ład wejdzie. Dokładnie. Tak naprawdę dla samozatrudnionych najważniejsza informacja to jest taka, że zostaną formalnie zachowane wszystkie formy rozliczenia, jakie są obecnie. To znaczy po pierwsze rozliczenie na zasadach ogólnych, po drugie rozliczenie w ramach podatku liniowego. Tutaj stawka podatku liniowego się nie zmieni, będzie to 19%. Natomiast dojdzie nowa składka zdrowotna, która będzie obliczana jako procent od dochodu uzyskiwanego przez przedsiębiorcę w danym miesiącu i ona nie będzie podlegała odliczeniu od podatku, co powoduje, że tak naprawdę stawka efektywna podatku wzrasta właśnie o tą składkę zdrowotną. Mam tutaj automatyczne niejako podwyższenie opodatkowania. Po drugie mamy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj stawki będą zależne od tego, jaki jest rodzaj działalności. Na przykład dla sektora IT to jest stawka 12%, dla innych sektorów, dla lekarzy bodajże 14% w projekcie. Inżynierowie, dokładnie. Sektorzy. I tutaj składka zdrowotna również będzie doliczana, natomiast ona będzie uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i to będą różne progi, o których Monika powie w dalszej części. Co też oznacza, że dla niektórych przedsiębiorców może to oznaczać w stosunku do obecnie istniejących stawek wzrost, dla niektórych może to oznaczać minimalną zmianę na plus efektywnej stawki opodatkowania. No tutaj to zależy dokładnie od tego, jaki zawód wykonujemy, jak się do tej pory rozliczaliśmy. Natomiast no, ryczałt oczywiście w stosunku do podatku liniowego no, ma tą wadę, że no, nie rozliczamy kosztów, więc tutaj no sytuacja też dla tych osób, które rozważają przejście na ryczałt, no może być taka, że muszą przeanalizować swoje koszty i czy tak naprawdę
jak im wyjdzie po odliczeniu kosztów ta efektywna stopa opodatkowania. Zasadniczo ryczałt w Polskim Ładzie będzie trzystawkowy, czyli będzie 12, 14, 17, z czego stawka 17% jest stawką zasadniczą, 14, 12 jest właśnie zarezerwowane dla różnych branż. No i tutaj główna wada, czyli nie ma możliwości odliczenia kosztów. Wtedy ryczałt jest od przychodu, a nie od dochodu. Następna forma opodatkowania to jest karta podatkowa, która formalnie będzie dalej dostępna, ale tylko i wyłącznie dla tych podatników, którzy w tym roku z niej korzystają, Nie będzie można wybrać tej formy jako nowej formy prowadzenia rozliczeń podatkowych z fiskusem. To ma być forma, która jest wygaszana. Co ciekawe, w tym roku została rozszerzona. Dokładnie. Natomiast bardzo ciekawa jest koncepcja, jeżeli chodzi o długofalowe planowanie prawa podatkowe w Polsce. Rozszerzyć dokładnie możliwość korzystania z karty podatkowej, żeby po roku uznać, że rezygnują. Że lekarze mogą się na przykład rozliczać z kartą podatkową. No i pewnie część z nich zostanie na tej karcie podatkowej tak długo, jak ona będzie istnieć. Natomiast no, część będzie się musiała zmierzyć z tym, czy nie opłaca się zmienić tej formy. Bo jeżeli ktoś zmieni, to już powrócić też nie dokładnie będzie mógł. Więc tutaj no, sytuacja jest taka naprawdę schizofreniczna. No, jednego roku przechodzimy na kartę, drugiego roku już z tej karty nie będziemy mogli korzystać. No tutaj jeszcze musimy tylko dodać, że jeżeli ktoś dopiero zastanawia się nad założeniem działalności gospodarczej i planuje jeszcze zrobić to w tym roku, to wówczas będzie jeszcze rzutem na taśmę, może tak się załapać, no, bo będzie mógł złożyć taki wniosek przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. No pierwszego stycznia. Dokładnie, więc tutaj dla osób, które faktycznie w tej chwili korzystają z innych form zatrudnienia niż samozatrudnienie, no to może być jeszcze jakaś okazja do zmian. No i zmiana, która budziła jak dotychczas najwięcej kontrowersji, myślę, że to wynikało z tego, że medialnie ona była też tak najbardziej opisywana, czyli kwestia pojawienia się tak naprawdę nowego podatku w Polsce pod postacią składki zdrowotnej, bo tak naprawdę to zmienia się tak bardzo jej charakter, że i sposób wyliczenia, kiedy wyliczamy ją od dochodu, że z naszej perspektywy to jest tak naprawdę kolejny podatek, a nie składka zdrowotna. I tutaj, o ile na początku mówiono, że będą sprawiedliwe takie same zasady dla wszystkich, tak, czyli dla każdego 9%, to już na etapie jeszcze projektu, który był konsultowany przez rząd, pojawiło się rozluźnienie w zależności od tego, kto będzie korzystał z tej składki zdrowotnej. Jeżeli mamy osobę, która jest na skali podatkowej, to rzeczywiście u niej zostaje te 9% od dochodu. Tyle, że może jest też możliwości odliczenia jej części od podatku. I to jest taka ciekawostka, że założenie Polskiego Ładu było takie, żeby pracownicy, których obciążenie wynagrodzeń jest największe w stosunku np. do samozatrudnionych, żeby było bardziej sprawiedliwe, przy nich obciążymy taką samą składką zdrowotną, czyli to 9%. Po czym robiąc takie skale, jak Państwo widzą tutaj na prezentacji, zaraz mówimy dalej, staje się trochę tak, że tak naprawdę pracownicy nie mają wyjścia, bo jest 9% koniec, ale osoby, które są, mają swoją działalność, są samozatrudnione, mają wybór i przez to mogą płacić tą składkę niższą. Tak. Więc tak naprawdę trochę nam zniknęło to główne założenie sprawiedliwości społecznej i tych obciążeń dla pracowników i dla osób zatrudnionych na innej formie. Tak, a co więcej, no może się okazać, że tak naprawdę mamy raz 4-5 osób, które są zatrudnione w tym samym sektorze gospodarki, zarabiają te same pieniądze w ramach swoich rozliczeń. I tak, jeżeli osoba korzysta ze skali podatkowej, to ma jedną wysokość składki. Jeżeli ktoś jednak pokusi się o korzystanie z podatku liniowego, ma jeszcze inne zasady, a jeżeli ktoś przejdzie na ryczałt, ma jeszcze inne zasady, pomimo tego, że wszyscy wykonują na przykład te same czynności w ramach swojego samozatrudnienia. No tutaj sytuacja jest taka, że naprawdę w którymś momencie w tej samej branży może się okazać, że na przykład ja i Monika moglibyśmy się zupełnie inaczej rozliczać, jeżeli chodzi o samą składkę. I ostatecznie mieć zupełnie inne podatki, zupełnie inną ilość środków w budżecie domowym na samym końcu, zarabiając na przykład tyle samo. Dokładnie. No tak, z taką sytuacją będziemy mieć miejsce 1 stycznia, że jak ktoś tego dobrze nie zaplanuje, to zarabiając tyle samo co sąsiad, może dostawać zdecydowanie mniej. No będziemy żyć w takiej rzeczywistości niestety. Tą 9% składkę od dochodów ma być rekompensowana wyższą kwotą wolną w 30 tysięcy złotych rocznie do rozliczenia oraz wyższy próg, jeżeli chodzi o drugi próg rozliczenia podatkowego,
bo w tej chwili mamy 85 tysięcy z kawałkiem. Mniej więcej tak, gdzie więcej. A będzie 120 tysięcy, no więc tutaj się nam no to te 40 prawie tysięcy. Podobno ma się spinać, ale. Do pewnej kwoty się spina i rzeczywiście mamy takie rozliczenia i mówimy również z Państwem, natomiast tak co do zasady, no to nie. Kolejna możliwość, która jest rozliczenia, gdzie dochodzi składka, czyli podatek liniowy. Tutaj już nie ma 9%, tylko jest 4,9%. Myślę, śmieję, że szkoda, że nie 4,99%. Promocja. No taka promocja. I również bez możliwości odliczenia tej części od podatku. I tutaj tak naprawdę te obciążenia powyżej pewnej kwoty, to też mamy dalej na slajdach, więc musimy się skupiać, będą powodowały, że osoby, które teraz korzystają z podatku liniowego, będą no, obciążone bardziej niż są w tej chwili, znacznie, nawet w niektórych wysokościach wynagrodzenia znacznie. Stąd też do rozważenia jest w przypadku osób, które nie mają wysokich kosztów uzyskania przychodu, zastanawiania się nad ryczałtem właśnie, tym 17%, bowiem tutaj też nie ma składki od dochodu, no bo nie mamy dochodu, tylko mamy składkę uzależnioną od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, w zależności od tego, w jakiej pułapie wynagrodzenia Państwo by się łapali, czy to jest do 60, czy między 60 a 300, czy to jest powyżej 300 tysięcy rocznie, to będzie to około 300, około 500, bądź około 900 zł. Tak, tutaj zależnie od miesięcznie przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS, więc. To oznacza, że nam co roku będzie ta składka wzrasta. Tak, może tak? Nie tak jak była jasność. Z punktu widzenia wzrostu minimalnego wynagrodzenia, ale jednak będzie rosła. Tak. No i mamy kartę podatkową dla osób, które już ją mają. Tutaj 9% składka się jest tak samo jak w przypadku skali, tylko że ona nie będzie rozliczana ani od przychodu, ani od dochodu, bo karta podatkowa nawet nie zakłada wyliczenia takich wartości, tylko będzie uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które też co roku będzie wzrastać. Więc tak naprawdę tak są te przepisy zaplanowane, że raz je zmieniając sprawiamy, że ten wzrost będzie systematyczny z każdym rokiem, bo planowany jest wzrost zarówno przeciętnego wynagrodzenia, jak i minimalnego. Minimalne wynagrodzenie od stycznia następnego roku planowane jest na kwotę 3010 zł brutto podejrzewam, więc to już będzie to, które będzie obowiązywać. No i w związku z tym, że pojawia się nowa składka zdrowotna, to pojawia się nowy, dość uciążliwy naszym zdaniem obowiązek po stronie podatników przedsiębiorców składania comiesięcznych deklaracji do ZUS-u. Do tej pory trzeba było składać je za pracowników, teraz trzeba będzie składać je też za siebie, co miesiąc przekazywać do ZUS-u, więc no już mamy informacje od księgowych, osób, które prowadzą księgowość. Mamy JP, będziemy mieli JP. Że wzrost na pewno koszty prowadzenia księgowości i no, no tutaj pojawi się jakby kolejny obowiązek osoby, które jeszcze same prowadzą tę księgowość, będą musiały same sobie ten obowiązek zapewnić i kolejny dokument złożyć, dokładnie. Czy ryczałt się opłaci? No to jest to, co właśnie Państwu przedstawialiśmy, że osoby, które w tej chwili są na liniówce, no rzeczywiście wydawała się taką najfajniejszą formą opodatkowania, bo człowiek nie musiał się martwić, czy przekroczy próg, czy nie przekroczy. Powinny się zastanowić, czy przypadkiem nie przeznaczono na ten ryczałt, więc tutaj no, taka pogłębiona analiza własnych dochodów i kosztów i jakichś planowanych na następny rok, trzeba troszeczkę planować ten nawet budżet domowy, powinna zostać zrobiona. My sobie przyjęliśmy taką kwotę 30 tysięcy złotych jako wyjściową. To jest kwota netto, czyli jakby ktoś wystawia fakturę, to jest ta kwota, która jest na fakturze. Jako to do przeliczenia, czy lepiej byłoby na ryczałcie, czy lepiej byłoby na podatku liniowym, nam wyszła na korzyść ryczałtu, znaczy nam to rozliczenie wyszło na korzyść ryczałtu w skali roku około 60 tysięcy. Natomiast no tutaj przy podatku liniowym rzeczywiście jakby nie przyjęliśmy do końca kosztów żadnych, więc no tutaj ciężko, no to jest bardzo teoretyczne rozliczenie. Bo jeżeli ten składka zdrowotna 4,9% jest od dochodu, więc jeżeli ktoś wykazuje koszty, no to tak naprawdę ona mu systematycznie wzrasta. Może się okazać, że jak dołożymy koszty do tego rozliczenia, no to się okaże, że ten ryczałt będzie nam minimalnie spadał. Więc no tutaj trzeba no troszeczkę usiąść z księgową, z doradcą podatkowym, no przeliczyć to, bo to może tak naprawdę różnie wyjść. Natomiast pokusiliśmy się jeszcze jedną analizę dla Państwa.
taką, żeby pokazać, jak to wygląda zarówno z punktu widzenia samozatrudnionego, jak i z punktu widzenia firmy, która jego zatrudnia. No, to nie chodziło w sumie dla spółki, czyli dla spółki jako formy, tylko chodziło dla firmy. Dla pracodawcy, tak, który go zatrudnia. Przy założeniu, że taka spółka, taki pracodawca zatrudnia 100 współpracowników w tej chwili na B2B, każdy z nich zarabia około 15 tysięcy brutto, to tak naprawdę, jak Państwo zobaczą, no to przy liniówce, przy takich kwotach w 2020 roku samozatrudniony zarabiał około 134 700. W przyszłym roku, jeżeli zostanie rocznie, jeżeli zostanie na liniówce, zapłaci 127 tysięcy, czyli już będzie do tyłu. Natomiast jeżeli by przeszedł na ryczałt dla sektora IT i skorzystał z preferencji, które tam są przewidziane, czyli tej niższej stawki podatkowej, to tak naprawdę zarobi i może rocznie uzyskać nawet 141 tysięcy. Natomiast... Tak, ale no to właśnie, jak bardzo to pokazuje, tak, że jak dużo jest zmiennych teraz w wyliczeniu. Nie mamy teraz prostej zasady pod tytułem jestem opodatkowaniowym, płacę 19% od swojego dochodu, tak, który w stanie się pod to przeliczyć. To jest tak dużo zmiennych, że tak naprawdę co tutaj nie podstawimy, no to się wydaje, że... Może całe szczęście, że tego nie dotyczy ulga dla klasy średniej, bo wtedy to wyliczenie no, no, to już w ogóle było straszne. Tak, proszę Państwa, ulga dla klasy średniej opiera się o algorytm, w którym jest wykorzystywana liczba, w której jest 8 miejsc po przecinkach. Więc no, korzystanie z niego i powiedzenie, że to się da zrobić na przykład w głowie bez kalkulatora, nie trzeba być chyba savantem. Ale może to jest dobry moment, żeby dodać, że ulga dla klasy średniej będzie wyłączona dla osób, które będą korzystać z podatku liniowego. Więc tak naprawdę, jak już robimy taką analizę tutaj, to tak naprawdę te preferencje w postaci kwoty wolnej od podatku, właśnie ulgi dla klasy średniej, osoba, która jest na podatku liniowym, w ogóle nie zobaczy tego na oczy. Więc te wszystkie ulgi, które ewentualnie mogłyby przyjść z Polskim Ładem, no to dla kogoś, kto chciałby zostać na tym rozliczeniu, które ma teraz, jak ma 19% podatek liniowy, nie zaistnieją. Musiałby zmienić na zasadę ogólną. Musiałby zmienić zasadę ogólną, bądź czy na ryczałt, bo tam też w niektórych przypadkach się bywa jak taka możliwość. Natomiast, żeby pokazać, jak to wygląda też z perspektywy pracodawcy, przy współpracowniku, to jeżeli mamy jego koszty, to w 2021 roku przy takim profilu zatrudnienia i przy takich kwotach wynagrodzeń jego koszty to było około 18 milionów rocznie. Natomiast w przyszłym roku, żeby utrzymać pensję na realnie tym samym poziomie, czyli, no, czyli jednak dać jakieś podwyżki, no, które zrekompensują te zmiany podatkowe, tak naprawdę będzie musiał zapłacić nawet 18 milionów 900, czyli prawie milion złotych dołożyć niejako, tylko po to, żeby pracownicy tutaj akurat na przykładzie sektora IT tak naprawdę zarobili dokładnie tyle samo, co w 2021 na rękę, tak? Bo to założenie jest takie, że po prostu oni utrzymują swoje zarobki takie, jakie mieli. No więc widać, jak bardzo... Nasze założenie trochę też tutaj wynikało z tego, że już do nas dochodzą słuchy od klientów, którzy zatrudniają którzy mają ze współpracownikami, że są jakieś takie zapytania w zakresie rekompensowania ewentualnie tej straty. Jestem tylko ciekawa, czy jeżeli ktoś się tak zoptymalizuje i zaplanuje to podatkowo w ten sposób, że będzie zarabiał w sumie więcej, bo też tak się da, to czy wtedy będą pracodawcą dawał? Nie jestem tego szkoda. No, dokładnie. A co z tym przedsiębiorcy? Tak no właśnie, to jest, proszę Państwa, coś, co się pojawia przy każdej okazji takich większych zmian podatkowych. I tutaj faktycznie też pojawiły się takie głosy, że jest ten test przedsiębiorcy wprowadzony niejako cichym tylnymi drzwiami. Oczywiście tutaj rząd zaprzecza i to tak bardzo stanowczo. Natomiast jak się popatrzy na to, co mamy przekazywać urzędom, to aż się prosi, żeby stworzyć algorytm, który będzie to wychwytywał i który będzie niejako typował do kontroli. Proszę Państwa, przekazujemy dane z JPK-u VAT-owskiego, będziemy przekazywać z JPK-u dotyczącego PIT-u, CIT-u, więc będziemy mieli dane dotyczące rozliczeń bieżących transakcji, które zawieramy, będziemy mieli dane dotyczące środków trwałych, ich amortyzacji, będziemy mieli dane dotyczące gromadzonego majątku, które będą przekazywane na bieżąco, a nie tylko na żądanie. Więc zgodnie z przepisami, które wejdą w życie w październiku, będzie możliwe wydawanie decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, czyli niejako algorytm będzie stworzony, który będzie mógł de facto wydawać decyzje podatkowe, a przynajmniej niektóre rozstrzygnięcia. W 2023 wejdzie jeszcze jednolity plik ubezpieczeniowy, co spowoduje, że może też dane dotyczące ubezpieczeń społecznych będą
urzędowi znane niejako na bieżąco i za każdym razem w sposób zautomatyzowany będą mogły być przetwarzane. Co oznacza, że tak naprawdę będziemy urząd w stanie przetworzyć te dane w taki sposób, żeby sprawdzić, kto się rozlicza z jedną firmą, kto ma stałe wynagrodzenie i stały okres rozliczeniowy otrzymywania tego wynagrodzenia, kto ma stałe koszty, takie typu telefon komórkowy, typu samochód, kto jako środki trwałe ma majątek prywatny, czyli na przykład swój własny dom, a więc lokal mieszkalny, kto ma samochód służbowy, który też jest na przykład wykorzystywany w VAT-cie tylko w 50%, kto ponosi niewielkie ryzyko gospodarcze, bo właśnie ma stałe źródło przychodu, które co miesiąc przynosi stały dochód o niewielkiej, tutaj ta fluktuacja jakaś ewentualna jest niewielka. To już wystarczy do wytypowania podmiotów do kontroli. Oczywiście ta kontrola później pierwsze co, to jest sprawdzenie, jak wygląda umowa, czy na przykład umowa nie jest kopią umowy o pracę, tylko ze zmienioną formą tak naprawdę, że no, nazwą, że nie jest to umowa o pracę, czyli na przykład, czy wprowadzona jest odpowiedzialność tej osoby, która te czynności w ramach współpracy B2B wykonuje, czy też nie. Kryteriów jest bardzo dużo, natomiast no, tutaj one pojawiały się i pojawiają. I tak jak mówię, no, formalnie na dzień dzisiejszy to wszystko też jest urząd w stanie zrobić, tylko że robi to w konkretnej sytuacji, na konkretnej osobie, jeżeli wytypuje ją do kontroli z jakiegoś tam powodu, to może się pokusić o przeprowadzenie takiej analizy. Natomiast to może być o tyle łatwiej, że jeżeli nawet urząd wytypuje, to może zgłosić zapytanie do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji, czy dany stosunek właśnie nie jest tak naprawdę stosunkiem pracowniczym, i to już tak naprawdę nie Urząd Skarbowy przeprowadza taką kontrolę, no bo ktoś może powiedzieć, że Urząd Skarbowy ma co innego kontrolować. To nie on akurat będzie to kontrolował, on będzie typował. Kontrola będzie przez Inspekcję Pracy wykonywana i dopiero jeżeli Inspekcji Pracy wyjdzie, że to będzie rzeczywiście stosunek pracowniczy, no to wtedy automatycznie powstają obowiązki związane ze stosunkiem pracowniczym. Więc tutaj mamy tak, tak naprawdę, no jest to tylnymi drzwiami, jest to, nie jest to tak wprost jakiś jeden przepis, który by to regulował, jest to po prostu kumulacja pewnej ilości przepisów i pewnej ilości danych, które rząd zaczyna akumulować. Już przepisy co do samej pozorności umów o pracy i orzecznictwo mamy, więc tak naprawdę już niewiele trzeba, żeby wprowadzić test przedsiębiorcy, nie wprowadzając testu przedsiębiorcy, czyli mechanizm bez konkretnych regulacji. No ale jak już zaczepiliśmy o umowę o pracę, no to może porozmawiajmy o niej, bo wiele też osób samozatrudnionych zatrudnia inne osoby na umowę o pracę, bądź też są tacy, którzy są na umowę o pracę, a zastanawiają się nad przejściem na samozatrudnienie. No jakby takie dylematy też w tej chwili się dzieją. My tutaj pokusiliśmy się o takie zestawienie różnych kwot brutto miesięcznie, ze wskazaniem, jaka to będzie kwota netto jeszcze w tym roku, jaka by była, jeżeli Polski Ład wejdzie w życie, różnica miesięczna na różnica roczna. Te dwie belki po prawej stronie czerwone, czyli kwota 5700 zł i 8000 zł, to są tak naprawdę takie progi, gdzie możemy uznać, że opłaca się mieć umowę o pracę, gdzie się nie opłaca. Więc tak naprawdę wychodzi, że na Polskim Ładzie nie straci pracownik, który zarabia do kwoty 5700 zł brutto. Wtedy można uznać, że ten Polski Ład na niego specjalnie nie wpłynie. Natomiast powyżej tej kwoty już jest pewna neutralność, można powiedzieć, czyli w sumie nie za wiele się nie zadzieje. Czyli ani się nie straci, ani nie zyska, chociaż jak weźmiemy pod uwagę inflację, jaką mamy, to chyba się straci. No bo ogólnie w portfelu zostanie mniej środków. Natomiast już od kwoty 8000 brutto to, co nam zostanie wynagrodzenie na netto, czyli to, które pracownik dostaje, już będzie niższe i z każdą złotówką będzie ono coraz niższe. Przy kwocie tak naprawdę około 20000 zł brutto miesięcznie można uznawać, że nie będzie 12 pensji. Tak, pensja dla rządowej. Tak, będzie się dostawać po prostu 11 pensji rocznie. No i spróbujmy to omówić znowu w założeniach, jak się pracownik przykłada na pracodawcę. Dokładnie, więc mamy tą sytuację taką podobną jak w poprzednim przykładzie, który omawiałem, czyli mamy 100 pracowników, tym razem na umowę o pracę, ale z tą samą kwotą brutto, czyli 15000. Tutaj faktycznie ten Polski Ład, jeżeli zostanie wprowadzony, to tak, jeżeli zostaniemy na takich zasadach, przyjmijmy założenie, bo to są informatycy, że to są osoby, które potencjalnie mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu związanych z prawami autorskimi.
W 2021 roku, jeżeli zarabiali byłem 119 tysięcy rocznie, to w 2022 roku, utrzymując 20% koszty uzyskania przychodu, będą już 2000 zł rocznie do tyłu, więc no, zmiana nie jest aż tak duża. Tutaj zależnie od ich konkretnej sytuacji, tego z jakich ulg korzystają, może się okazać, że nie stracą. Natomiast gdyby okazało się, że ci pracownicy postanowią przejść na 50% koszty uzyskania przychodu, bo będzie to u nich wykonalne, mogą zyskać na tym nawet do 129 tysięcy rocznie, dość ze swoimi zarobkami. Tu trzeba dodać, że trzeba spełnić konkretne warunki, że można było skorzystać, plus wprowadzenie tego też jest obarczone pewnymi wymaganiami. Dokładnie. Natomiast pojawia się też sytuacja związana ze spółką. Jeżeli spółka w 2021 roku ponosiła koszty 21 milionów 300 tysięcy, to takie koszty też będzie ponosić w 2022 roku. One wzrosną do 21 milionów 700 tysięcy przy utrzymaniu pensji na tym dotychczasowym poziomie, czyli de facto w sytuacji, w której pracownicy najprawdopodobniej trochę stracą. Natomiast gdyby spółka w 2022 roku postanowiła o przejściu na 50% koszty przy utrzymaniu poziomu pensji, jaki pracownicy mieli w 2021 roku, to tak naprawdę taka spółka jest w stanie nawet 1,5 miliona złotych oszczędzić. Tylko znowu, to nie wynika de facto z Polskiego Ładu i ze zmian, które są zaproponowane przez Polski Ład, tylko z tego, że przejdziemy na 50% koszty uzyskania przychodu, jeżeli u pracownika będzie to możliwe. Co pokazuje tak naprawdę, że no, lepsze dla pracowników, o ile jest to wykonalne w ich indywidualnej sytuacji, jest korzystanie z już istniejących rozwiązań, że Polski Ład daje tutaj dużo mniej korzyści niż te instytucje, które istnieją w prawie już od wielu lat. Tak, bo tak naprawdę, jeżeli będziemy korzystać z 20% kosztów, czyli tych zasadniczych, to te koszty w stosunku do pracodawcy również wzrastają. Dokładnie. Po wejściu w życie Polskiego Ładu. Więc pozostaje pytanie, czy może dla samozatrudnionych jakąś alternatywą jest zlecenie lub umowa o dzieło. Zlecenie oczywiście poza działalnością gospodarczą. No plusy są takie, że zarówno dla umowy o dzieło, jak i dla umowy zlecenia będzie dostępna ta wyższa kwota wolna od podatku i będzie dostępna kwota wyższego drugiego progu podatkowego. Przy umowie o dzieło jest też oczywiście to, że ona jest na chwilę obecną przynajmniej nieozusowana. Natomiast są też minusy. Po pierwsze, brak odliczenia składki, nawet dobrowolnej. I tutaj znowu mamy tą składkę liczoną według stawki 9%. Dla zleceniodawców i dla wykonawców dzieł mamy brak ulgi dla klasy średniej, czyli coś, co w umowie o pracę akurat jest. Co więcej, pierwotne założenia Polskiego Ładu, to nigdy nie zostało w projekcie zawarte, ale w założeniach było, jest związane ze składkowaniem w wypadku łączenia tytułów ubezpieczenia, czyli kiedy mamy umowę o pracę plus zlecenie, to tutaj miała się zmienić sytuacja taka, że każde zlecenie i tak byłoby oskładkowane w pełni, no co powodowałoby, że tak naprawdę nie opłaca się mieć dwóch lub więcej tytułów ubezpieczeniowych. Tak, to tu może jeszcze dodajmy, że w praktyce już przy podmiotach powiązanych, które współpracują z tą samą osobą na różnych tytułach, bo takich sytuacji troszeczkę mamy, bardzo często zdarza się tak, że tak to jest na tyle kwestionowane, że organy przy kontroli rekomendują odkładkowanie w całości umów dodatkowych. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład dwie spółki z o.o. i swoją jednostką działalność gospodarczą i ktoś jest zatrudniony w spółce za umowę o pracę, a w działalności gospodarczej świadczą przykład na zleceniu jakieś usługi, to wówczas, jeżeli nie chce mieć problemów przy kontroli, tak powinniśmy w całości odkorkować to zlecenie, które jest powiązane z działalności gospodarczej. Więc znowu mamy trochę taką dziwną sytuację, że z przepisów to nie wynika, ale jego praktyka organów i stanowisko tak sprawiło, że dochodzi do takich sytuacji i ona jest wymuszana na przedsiębiorcach. No a przy dziele jest to ryzyko związane z zakwestionowaniem, czy tak naprawdę mamy do czynienia z umową o dzieło. Proszę Państwa, umowa o dzieło z punktu widzenia prawa cywilnego to jest jednak umowa naprawdę wąsko rozumiana. Co więcej, no, projekty są takie, żeby możliwe, że nawet znieść całkowicie przepisy o umowie o dzieło jako w formie jakiejkolwiek szerokiej współpracy. Więc no tutaj też te rozwiązania, szczególnie dzieło, no nie wydają się zasadne. Tutaj pojawiło się też pytanie w zakresie minimalnej składki zdrowotnej. Tak będzie też, kiedy minimalna składka zdrowotna, jeżeli czyjś
no dochód jest już na takim poziomie, że będą były jakieś niskie wyliczenia i to ma być 9% od minimalnego wynagrodzenia. Proszę bardzo, nie będę tego liczyć. 9% od kwoty 3010 zł brutto w 2022 roku i co roku więcej. Więc będzie też to minimum. To nie jest tak, że nie można zapłacić 50 zł składki zdrowotnej. Tak, to rzeczywiście się zgadza. Natomiast jeszcze. 4,9% nie mniej niż. 4,9% nie mniej niż, tak. Na razie przynajmniej, bo to cały czas fluktuuje, jak ta składka zdrowotna ma wyglądać. Kolejne zmiany, które też no, dotyczą głównie umowy o pracę, ale też wszelkich pounikania jej, czyli tak zwana szara strefa. W uzasadnieniu do projektu jest bardzo dużo o tej szarej strefie, tak jakby to był jakiś nagminny problem. W tej chwili mamy takie przepisy, które konsekwencje zatrudnienia w sposób nielegalny bądź częściowo nielegalny, czyli płacenia całości wynagrodzenia bądź części pod stołem, są podzielone na pracodawcę i pracownika. Rzeczywiście to, co powinien zobaczyć pracodawca w przypadku uznania, że doszło do takiego naruszenia prawa pracy pracodawcy, to co powinien, ta część pracownika powinien zobaczyć pracownik plus kwotę podatek od tej części odprowadzić powinien również pracownik w swoim PIT-cie za dany rok. I co natomiast, na odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika zaliczek. Tak. Natomiast sytuacja miałaby się zmienić wraz z Polskim Ładem w ten sposób, że wszystkie konsekwencje negatywne były przerzucone na pracodawcę i to pracodawca musiałby nie tylko zapłacić zaległe składki plus zaległe wynagrodzenia, dodatkowo musiałby zapłacić zaliczki na podatek dochodowy plus zaległe składki od tych zapłaconych wynagrodzeń. Dodatkowo nie mógłby tego wrócić sobie w koszty za ten cały czas nielegalnego zatrudnienia i jeszcze dodatkowo doliczany jest mu taki karny przychód jakby w wysokości tak, minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc takiego nielegalnego utrzymania danego pracownika. Więc tak naprawdę jest, ma być tak dużo zmasowanych negatywnych konsekwencji dla tego pracodawcy, żeby ten pracodawca nawet nie pomyślał o tym, żeby kogoś zatrudnić na czarno. Natomiast ja mam tutaj taką swoją prywatną refleksję, bo nie daje niż wczoraj rozmawiałam z klientem, który ma problem z szarą strefą z tego powodu, że to pracownicy przychodzą i proszą, żeby ich legalnie nie zatrudniać z różnych powodów finansowo-rodzinnych. I tak naprawdę czasem uzależniają swoją pracę od tego, że oni nie będą legalnie nigdzie zgłoszeni. Tak, albo no będą zgłoszeni firmalnie, bo wtedy... Dokładnie. No i mamy taką trochę dziwną sytuację pod tytułem ustawodawca pisze, że trzeba przepisy zmienić, bo pracownicy się boją zgłaszać takie nieprawidłowości z uwagi na negatywne konsekwencje. Podczas naszej praktyki wynika, że bardzo często to pracownik sam chce właśnie skorzystać z takiej możliwości. Natomiast tutaj no, rzeczywiście, gdyby dochodziło do takich praktyk, to istotnie nagromadzenie tych negatywnych konsekwencji z punktu widzenia pracodawcy byłoby ogromne, więc przy większej skali takiego rozliczania się, no to rzeczywiście mogłoby być to kłopotliwe. Ja oczywiście nie jestem za taką formą rozliczeń, wręcz przeciwnie, uważam, że powinno się legalnie wszystkie zatrudniać, natomiast jakby kuriozum dla mnie jest takie zero-jedynkowe podchodzenie do tego problemu. Zawsze pracodawca jest winny. Tak, bo tutaj jest problem głębszy, dlaczego tacy pracownicy chcą korzystać w ogóle z takiej możliwości i sami się proszą o to. Należałoby się bardziej nad tym zastanowić, a nie dochodzić do wniosku, że pracowników się zmuszą do takiego sposobu rozliczeń. No, to jest jakaś tam moja prywatna dygresja może w tym zakresie, więc no, zdecydowanie to będzie się, jeżeli taki proceder zostanie wykryty po 1 stycznia 2020 roku pod rządami Polskiego Ładu, no to przyniesie on bardzo negatywne konsekwencje. Pracownicy nie będą mieli w zasadzie żadnego, ja nie powiem bata, bo to złe słowo, bo ale nie będą mieli żadnych przeciwwskazań, żeby faktycznie nawet donieść na pracodawcę, tak, jeżeli gdzieś tam z jakichś powodów mają taką potrzebę. I wtedy oni pozostają bezkarni, chociaż może się okazać, że to oni byli, nazwijmy to, źródłem tego problemu pierwotnie, tak? No i tutaj mam jeszcze dodatkowe przepisy, które będą chronić pracowników, bo 16 grudnia wejdzie w życie dyrektywa o ochronie sygnalistów, więc jeżeli taki pracownik będzie wykonywał takie denuncjacje nie tylko na siebie, ale też na innych, no to nie będzie można go zwolnić z tego powodu, no bo będzie chroniony dodatkowo prawnie z uwagi na
właśnie przepisy o ochronie sygnalistów, które, no, które na pewno wejdą w tym roku, więc tutaj już nawet się musimy zastanawiać, czy wejdą, czy nie wejdą. Oprócz zmian dotyczących tak stricte zatrudnienia, zmienią się też przepisy w zakresie samego prowadzenia działalności gospodarczej, więc jeżeli ktoś ją prowadzi w mniejszej bądź większej formie, bo tutaj nie mówimy tylko o takich typowych samozatrudnionych, którzy nie mają żadnych składników u siebie. Dotyczy to w szczególności rozszerzenia katalogu składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej, które potem nie będą korzystały z preferencyjnej możliwości opodatkowania. Tak naprawdę rozwiązanie, które w praktyce, przynajmniej takiej większości osób, dotyczy wykupu samochodów z leasingu. To jest taki najprostszy, najbardziej typowy chyba przykład. Częstszy chyba faktycznie. Gdzie w tej chwili wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż po okresie pół roku nie wiąże się z żadnymi de facto konsekwencjami podatkowymi, bo w podatku dochodowym jest to czynność zwolniona, czynność ta nie podlega też najczęściej podatkowi VAT, zostaje później jedyne co to podatek od czynności cywilnoprawnych do zapłaty. To ma się zmienić, ten okres nazwijmy to bezpodatkowej sprzedaży. W tej chwili mamy taką sytuację, tak, że można wykupić do majątku prywatnego po zakończeniu leasingu, po 6 miesięcy sprzedać bezpodatkowo. A teraz ma się wydłużyć ten okres do 5 lat, no co spowoduje, że tak naprawdę opcja i do tego dojdą konsekwencje związane z podatkiem VAT, z taką transakcją, no i to może powodować, że tak naprawdę ten wykup i później sprzedaż już do majątku prywatnego. Tak, ona już będzie zupełnie nieopłacalna, no bo albo będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy, albo będzie trzeba czekać 5 lat. No. Co właśnie przy samochodach no, powoduje, że nie wiem, kto po 5 latach by chciał takiego sprzedać taki samochód, z którego sam wcześniej przecież już korzystał. Czyli to będzie pewnie gdzieś samochód na przykład 7-8-letni. Znaczy tutaj jest w ogóle, jak dla mnie cała konstrukcja tych przepisów dotyczących, no może skupmy się na tych leasingach, wycofywania składników w stosunku do tego, jakie są przepisy w zakresie zaliczania w koszty wykorzystania składników. No bo mamy do 150 tysięcy możliwość zaliczania w koszty, jeżeli chodzi o wartość samochodu, ale jak będzie płacony podatek dochodowy od zbywanego składnika, to będzie od wartości rynkowej. Więc no to w ogóle się nie spina. Nie spina. Tak. Znaczy spina się rządowo. No, nie no fiskalnie się spina, ale z punktu widzenia jakiejś sprawiedliwości społecznej, no, to się niestety w ogóle nie spinało, przeskoczyło. No i kolejna uciążliwość, myślę, tak, coś, z czego wiele osób korzystało. I tutaj znowu dla samozatrudnionych, szczególnie tych też, którzy właśnie współpracują raczej z firmami niż prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, taką typową. To po pierwsze brak możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych, one w ogóle nie będą mogły być amortyzowane, no ale to dotknie też, jeżeli te przepisy wejdą w takim kształcie jak obecnie, dotknie to też niektórych przedsiębiorców, którzy zajmują się wynajmem takich lokali mieszkalnych, no bo oni też mogą mieć problemy z tą amortyzacją. A po drugie pojawiają się zmiany dotyczące tego, jak będzie amortyzowany środek trwały, który jest w firmie, ale który został nabyty najpierw do majątków prywatnego i później dopiero wprowadzony niejako do majątku firmowego. No tutaj w wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to o tyle taka fikcja trochę, bo majątek jest jeden. To nie ma majątku prywatnego i majątku firmowego, to po prostu jest tylko kwestia tego, czy on jest ujęty w ewidencji i odpowiednio traktowany, czy też nie. Natomiast majątek przedsiębiorca ma jeden swój, no i tutaj zmieni się zasada ustalania tej wartości początkowej. Tak, a tu jest kolejny kuriozum. Chyba ulubione słowo w tym webinarze, ale tak jest. Bo jak ktoś, załóżmy, kupił mieszkanie, lokal użytkowy, kupił lokal użytkowy w 2010 roku. No zapłacił, załóżmy, tam 4000 netto za metr kwadratowy, no ustalmy, że tak. Nie wykorzystywał tego do działalności, bo nie miał takiej potrzeby, stwierdził, no teraz mi dają, tak, no, uwidocznię sobie to w ewidencji środków trwałych, żebym mógł to amortyzować. To teraz nie może jej włożyć tam według wartości rynkowej, czy tak naprawdę teraz mógłby sprzedać, tylko według wartości wykupu, czyli w ogóle nieproporcjonalnie niższej, biorąc pod uwagę, jak bardzo wzrosły ceny. Więc tak nie opłaca się nawet skorzystać z własnego majątku, tylko lepiej nawet to sprzedać i zainwestować w inny lokal, żeby móc uzyskać tą cenę, która realnie odpowiada tej wartości. Dokładnie, więc ten majątek, który faktycznie gdzieś w tym majątku prywatnym najpierw był przechowywane, a później dopiero okazało się, że on może się przydać do działalności gospodarczej, no nagle się okaże, że to tak naprawdę jest mało korzystne podatkowo. Tak. No i tutaj jeszcze się zmienił w zakresie lokali mieszkalnych, bo
oprócz tego, że nie będzie możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych, nawet osób, które już amortyzują i byłaby kontynuacja, to im się to ucina po prostu z dniem 1 stycznia. To jeszcze... Tak, przepisy przejściowe, znaczy no, właściwie ich brak. Powoduje, że on nie ma. To może dodajmy, że chociaż do leasingu zrobili przepis przejściowy. Tak, no, i ci, którzy wykupią jeszcze w tym roku samochody z leasingu, tak, no to sprzedać bez podatku. Pod pewnymi warunkami będą mogli sprzedać w przyszłym roku. Tutaj padło pytanie, na które wydaje mi się, że odpowiedziałam przed chwilą, czy zmiana wpłynie na obecnie amortyzowane lokale. No tak, no właśnie to jest to brak przepisów przejściowych. Jeżeli nic z tym się nie zadzieje, tak jak w przypadku leasingu, no to wtedy nawet jak ktoś jest w trakcie amortyzacji, no to po prostu będzie taką możliwość, a jeszcze dodatkowo będzie ujednolicone opodatkowanie najmu lokali mieszkalnych i będzie tylko możliwość skorzystania z ryczałtowego opodatkowania, więc nawet będzie niemożliwe wrzucenia w koszty wydatków ponoszonych na, nie wiem, remont tego lokalu. Będzie dość bardzo ograniczone możliwości inwestowania. Tak, i ta sytuacja jest proszę Państwa, no, taka, znowu, na ile to ma cokolwiek wspólnego ze sprawiedliwością społeczną i z tym, że no, mamy jakąś prawa nabyte, to znaczy no, ja przewiduję. Nie mamy. Dokładnie, no, nie ma praw nabytych tak naprawdę, no bo proszę Państwa, no, lokale mieszkalne to nie jest coś, co się amortyzuje 2 tygodnie. Więc no tutaj mamy jakieś perspektywy, nawet powiedzmy w zeszłym roku, gdzie też uległy zmianie przepisy dotyczące lokali mieszkalnych, bo okazało się, że właśnie można w ramach działalności gospodarczej już korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z amortyzacją, no ale te zmiany były. Część osób właśnie się z tym jakoś tam zamierzała, poczyniła jakieś zakupy tych lokali, no i mieli albo w perspektywie korzystanie z ryczałtu, albo właśnie amortyzację. No i nagle się okazuje, że no okej, przez rok sobie poamortyzują, ale od 1 stycznia, jeżeli to wszystko wyjdzie w takim kształcie jak obecnie, no to nie, dziękuję, już Państwo nie mogą sobie amortyzować. Na ile to rozwiązanie byłoby zgodne z konstytucją, ciężko powiedzieć, no ale z drugiej strony ciężko też powiedzieć, kto miałby o tym orzekać w obecnej perspektywie działania sądownictwa. No, na razie, jeżeli chodzi, no, na razie mamy po prostu brak możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych, zero wyjaśnień, zero przejściowych, więc no, będziemy mieć czarną dziurę od 1 stycznia. Chyba zostaną wydane wyjaśnienia, ale te przepisy się jednak stosują do nowych lokali. Taka ciekawostka jeszcze, bardzo rzadko mamy przepisy wklejone w prezentację. Ten wkleiliśmy dlatego, że jest, no jaki jest. Nie chciałam mówić dobrze, ale no to jest taki kwiatek, który bardzo ciężko się czyta nowelizację przepisu prawa podatkowego Polskiego Ładu. Naprawdę spędza to sens powiek, a ten przepis to jest taki kwiatek, że w ogóle nie wiem, co z tym zrobić, więc może spróbujemy dla Państwa odkodować, o co chodzi, ale sami wiemy to tylko dlatego, że minister Sarnowski na konferencji prasowej podał przykłady. I tylko dzięki temu się zorientowaliśmy, o co chodzi. A chodzi o to, że jeżeli mamy podmioty ze sobą powiązane, czyli tak naprawdę ktoś ma działalność gospodarczą, ma spółkę, żona ma działalność gospodarczą, żona ma spółkę, brat ma też jakąś spółkę, też jakąś działalność i my te podmioty między sobą, albo mamy dwie spółki swoje i te podmioty między sobą współpracują, świadczą sobie usługi, sprzedają towary, to pod pewnymi warunkami, znaczy tak, to co do zasady takie świadczenie usług będziemy uznawać za ukrytą dywidendę, jeżeli jest to w ramach spółki, czyli może być jakiś taki przykład naoczny. Mamy działalność gospodarczą, bo tego w sumie jest dużo w Polsce, mamy spółkę z o.o. i świadczymy jakieś usługi doradcze dla spółki z o.o. To co do zasady przepisy Polskiego Ładu będą mówić, to jest ukryta dywidenda. Chyba, że. Co znaczy, że nie możemy tego ująć w kosztach. Ale spółka, znaczy, ale działalność gospodarcza, czyli my, musimy to ujmować w przychodach. Więc jakby negatywne skutki są tylko jak zwykle po jednej stronie. Co więcej, jak mamy na przykład lokal użytkowy w swoim majątku, ale wynajmujemy do firmy, do swojej spółki, czy do spółki małżonka. To też zgodnie z przepisami ukryta dywidenda, czyli znowu wyrzucenie z kosztów, ale przychód po stronie osoby, która wystawia fakturę. No i takich przykładów trochę mamy, bo to są wszelkie płatności związane z prowadzoną działalnością, transakcje o nierynkowym charakterze, więc myślę, że temat benchmarku zacznie być we wszystkich powszechnie znany. Tak, że to jest jeden z parametrów uznania właśnie, że no, tak naprawdę z tą ukrytą dywidendą mamy
tak w dużym skrócie do czynienia wtedy, kiedy przedmiot tej transakcji no, trochę nie ma sensu z punktu widzenia gospodarczego, oczywiście nie ma sensu z punktu widzenia fiskusa, a nie naszego. Tak. No więc tutaj będziemy musieli wykazywać rynkowość tak naprawdę transakcji, które są konieczne, jest dokumentacja kolejna, więc nie tylko będzie obowiązkowa dokumentacja cen transferowych dla podmiotów, które przekraczają pewne pułapy, ale tak naprawdę dla wszystkich, którzy współpracują w ramach powiązań pomiędzy podmiotami. Jeżeli mieliśmy też podatnik użytkuje składniki majątku, które wcześniej należały do kogoś innego, bądź wcześniej wyszły ze spółki, bądź należą do majątku osoby powiązanej, bo to jest bardzo szeroko, czyli dotyczą tego wspólnika i też podmioty powiązane bezpośrednio i pośrednio z tym wspólnikiem, więc jakieś związki partnerskie myślę, że też wchodzą w grę, no to wtedy będziemy musieli... Koszty można wyrzucić komuś z kosztów, tak. Więc pewnie wtedy się będzie zgadzał. Dokładnie, więc wtedy będziemy musieli udowadniać, że rzeczywiście była świadczona dana usługa, że rzeczywiście było to wykonane i że to nam się bardziej opłacało niż wziąć to z rynku. Przynajmniej było według wartości rynkowej, więc tak jak mówię, temat benchmarków wszystkim będzie po prostu powszechnie znany, bo nie wiem, jak inaczej można by było to udowodnić, jak nie przez właśnie dokumentację benchmarkową. Ten przepis jest napisany bardzo źle, podobno ma być zmieniany, bo naprawdę ciężko się go czyta. Wiemy mniej więcej, po czym to rozkodować tylko dzięki tym przykładom, natomiast no to boimy się, że może być trochę wytryk dla organów, które będą kwestionować wszystko, twierdząc, że dopiero nam udowodnicie, że ona nie była. Tak, kwestionują nas tak naprawdę wszystko to, co jest między podmiotami tak. Powiązanymi, czego nie da się na przykład zakwestionować przepisami o cenach transakcji. No dokładnie, no to jest nasza obawa właśnie, że to jest taki trochę broń na podmioty, które nie podlegają pod obowiązkową dokumentację cen transferowych. No ale zobaczymy, jak to w praktyce będzie. Chcielibyśmy się również, ale to dosłownie chwilę, zastanowić nad tym, czy osoby, które jako samozatrudnione korzystają z tej formy jednoosobowa działalność gospodarcza, nie powinny się zastanowić nad inną formą, nie tylko nad zmianą formy jakby opodatkowania, czy to będzie podatek liniowy, czy skala, ale również może nad właśnie założeniem jakiejś spółki. No, nie będę się tutaj może rozpowiadać na ten temat, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to spółki są dużo fajniejsze, no bo przykładowo w ramach spółki z tego osoba nie ponosi odpowiedzialności całym majątkiem. A niestety no, że zaczynamy żyć w państwie policyjno-fiskalnym, gdzie ta odpowiedzialność swoim majątkiem no, troszeczkę myślę, że może spędzać sens, powiek. Więc no, to jest na pewno taka główna zaleta spółek kapitałowych, że można po prostu czuć się bezpiecznie. Natomiast jak się policzy, to się okazuje, że to też się opłaca. No bo wzięliśmy sobie przykład takiej kwoty 10 tysięcy złotych netto osoby, która jest na jednoosobowej działalności gospodarczej. No i spróbowaliśmy przeliczyć, ile taka osoba ma w miesiącu, kiedy jest na podatku liniowym, na skali, oraz kiedy będzie na przykład prowadziła działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako mały podatnik, czyli obroty do 2 milionów euro rocznie. No i wyszło nam, że tak naprawdę jako udziałowiec tej spółki to najkorzystniej. Najwięcej zostaje w kieszeni. Tak, natomiast no, tutaj jest takie jedno ale, to zostaje w kieszeni spółki, tak? Znaczy inaczej. Spółka musi zapłacić 9% podatku, potem udziałowiec, który chciałby wypłacić te środki, musi dopłacić 19%. Więc wydaje się, że to jest dość duże obciążenie, natomiast nie ma tej składki. W spółkach kapitałowych jest to tyle korzystne. Pierwsze założenie, nie ma składki. Drugie, nie wypłaca się 100% zysku. Bo jak mamy jednoosobową działalność gospodarczą, to czy państwo to wykorzystają do działalności, w sensie zarobione środki, czy państwo to sobie wypłacą jakby tak fizycznie, czy korzystają z działalności, czy zostawiam na rachunku do dyspozycji spółki do tego, żeby zapłacić za różne koszty, to zawsze trzeba zapłacić od stóp. Natomiast w przypadku spółki zapłacimy tylko jakby podatek PIT od tej części, którą wyciągamy. Jako dywidendę. Tak, jako dywidendę. Więc tak naprawdę odpowiednio to planując, to można uzyskać jeszcze więcej. Dokładnie. Jest tutaj dość dużo możliwości działania. Tak, no wyszedł nam tak naprawdę taki wniosek, że tak naprawdę dla każdej spółki kapitałowej, która jest małym podatnikiem, efektywne opodatkowanie będzie po prostu niższe niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Tak przy tych wszystkich zmianach w takim kształcie, jakim one w tej chwili są, oczywiście no, ze spółką kapitałową też wiąże się to bezpieczeństwo, także tutaj
można spać spokojnie. Podejść, tak, więc można spać spokojnie. No oczywiście są pewne też minusy takiej spółki, no bo szczególnie związane z taką bieżącą działalnością, z pełną księgowością, z wyższymi kosztami obsługi księgowej, no ale no to jest... Teraz już zaczynam zastanawiać, czy jednoosobowa działalność gospodarcza nie będzie pod kątem obsługi droższa, żeby było tyle obowiązków księgowości, że się wydaje, że można nawet spółkę zrobić łatwiej. To trzeba już z księgową własną porozmawiać, co jej się będzie łatwiej rozmawiać. Na pewno jest to idealny moment, żeby właśnie usiąść z księgową, doradcą podatkowym, prawnikiem i zastanowić się, policzyć, jakby to miało wyglądać, jakie będzie najlepsze rozwiązanie, bo skończyła się era, kiedy mieliśmy jakieś, że wiadomo było, że jak spółka to zokomandytowa, a jak działalność to podatek liniowy, no bo trochę tak było tak naprawdę. Od 1 stycznia będziemy mieli czasy, że dobre jest dla mnie to, co jest dla mnie dobre i każdy będzie musiał zaplanować sobie, bo uważam, że nagminna sytuacja będzie, że dwie osoby zabierające, dorabiające dokładnie tyle samo, może się okazać, że będą ostatecznie zupełnie inne pieniądze. Tak, będą się zupełnie inaczej rozliczać. I zupełnie, to już nie będzie różnica pomiędzy tym, że niektórzy się rozliczają wspólnie z małżonkiem w ramach skali podatkowej, a niektórzy na podatku liniowym, tylko może się okazać, że ludzie naprawdę korzystają. Część ze skali, część z liniówki, część z ryczałtu, a część z spółce i korzysta zupełnie inny zasad rozliczenia. No i zostały nam ostatnie takie zmiany dotyczące wszystkich tak naprawdę, to chcieliśmy tylko tak pokrótce wspomnieć, są dwa króciutkie slajdy. Tak, to są zmiany dotyczące z jednej strony obniżenia progu do płatności bezgotówkowych do 8 000, czyli tylko do tej kwoty będziemy tak naprawdę mogli przyjmować płatności bezgotówkowe w ramach obrotu B2B, boże, gotówkowe w ramach obrotu B2B, powyżej tej kwoty już będziemy musieli przerzucić się na płatności bezgotówkowe. Co więcej, płatności gotówkowe powyżej 20 000 w relacji B2C też będą już podlegały wyłączeniu z kosztów, a więc konsumenci też będą zobowiązani do płacenia bezgotówkowo w wypadku większych zakupów. No tutaj ma to ułatwić sytuacja taka, że wszystkie podmioty, które mają kasę fiskalną, będą zobowiązane posiadać terminale do płatności bezgotówkowych. W związku z tym sytuacja będzie taka, że no oczywiście zakup tego terminala częściowo będzie związany z jakąś ulgą i preferencją podatkową, natomiast takie wstępne wyliczenia pokazują, że w wielu wypadkach może się okazać, że ta preferencja nie wystarczy do tego, żeby pokryć w całości koszty takiego wdrożenia, a więc znowu obowiązki, państwo nakłada na nas jakiś obowiązek, ale nie daje nam na to żadnych środków, musimy po prostu zapłacić z tego sami. Tak, najważniejszy wniosek z tego jest taki, że każdy, kto ma kasę albo nie ma, musi mieć możliwość płatności bezgotówkowych, bo inaczej za to ma karę. I tak naprawdę tych płatności 5 000 złotych chyba jest to nakładane z góry, plus jeszcze mogą postępowania zrobić. Więc tutaj jest dość dużo tego, duże ryzyko, no a tak jak mówię, no te płatności bezgotówkowe już mają być coraz bardziej powszechne, no bo jeżeli już wchodzimy na ograniczenia dotyczące konsumentów, no to kwestią czasu jest tylko tak naprawdę obniżanie tego progu z 20 000, który jest planowany do znowu 15, później 8, później już całkowicie bezgotówkowo. Ja jeszcze na chwilkę, już na sekundkę okładkę przywołam, ale wrócę do jeszcze tego slajdu o spółkach, bo nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, a nie wiem, czy to widać, a widać, już to jest, że jeżeli no tutaj przy kwocie 10 000 złotych nie ma o tej mowy, ale jeżeli ktoś przekracza pułap 1 000 000 rocznie, to jeszcze mam dodatkowy podatek w postaci daniny solidarnościowej 4% i też są zakusy, żeby to, ten pułap, od kiedy się liczy, te 4% obniżać, czy się to będzie odbywało. Czyli bogaczami będą mniej. Tak, bogaczami nie będą mniej. Tak, chociaż 10 000 złotych to też bogacz podobno. No nie klasa średnia. A nie klasa średnia. I w przypadku spółki z o.o. również nie mamy tej 4% daniny solidarnościowej, więc jakby ta efektywna stawka będzie jeszcze wyższa w przypadku tej spółki z o.o., jeżeli ktoś ma właśnie wyższe dochody rocznie. Więc jakby z każdą złotówką więcej się okazuje, że ta jednoosobowa działalność gospodarcza jest zdecydowanie gorszym pomysłem niż jakby inna forma. I może jeszcze jedna rzecz, która nie robiliśmy dla pewnej branży te prezentacje, podobno mi się właśnie wszyscy dziwili, czemu spółka komandytowa jest na tej prezentacji. Zdarza się, że w pewnych sytuacjach i spółka komandytowa ma sens i bywa fajnym rozwiązaniem, dokładnie. No nie jest to rozwiązanie dla wszystkich, ale zdarza się, że może się przydać. Natomiast pojawiło się też pytanie właśnie trochę właśnie o tą ukrytą dywidendę, to znaczy o wynajem pomieszczeń od wspólnika spółki dla spółki z o.o.
I tak moim zdaniem w 2022 roku to spokojnie mieści się pod coś, co może być definiowane jako ukryta dywidenda, bo jest to użytkowanie przez podatnika składnika majątku należącego do wspólnika. Więc jest to jakaś taka forma i oczywiście pod pewnymi względami ona może być kwestionowana przez urzędy skarbowe, więc jest na pewno obarczona znacznym ryzykiem podatkowym. Tak, znaczy tutaj nie można powiedzieć, że tego nie można robić, bo z drugiej strony, jeżeli spółka będzie korzystała z nie swojego pomieszczenia i nie będzie za to ponosiła żadnych kosztów, to też ma, to mamy nieodpłatne świadczenie, więc żeby było jasne, to jest taki miecz obusieczny. Więc tutaj trzeba jakby dobrze przemyśleć, jak to zrobić, żeby nie podpadało pod warunki ukrytej dywidendy. Czyli jakby każde rozliczenie pomiędzy wspólnikami, podmiotami powiązanymi możemy uznawać za ryzykowne pod tym kątem, tak. I trzeba przeanalizować, jak zrobić, żeby nie było traktowane jak ukryte dywidendy. To jest taki, taki trochę dziwny sposób myślenia, bo w ogóle nie wrzucanie tego w koszty, nie rozliczanie tego, też jest złe. No, tak naprawdę, w którymś momencie możemy być w takiej sytuacji między młotem a kowadłem, że co, co byśmy nie zrobili, będzie źle. Trzeba to naprawdę mocno przeplanować, przeanalizować. No, rząd tak z jednej strony mówi o biznesach rodzinnych, o polskim kapitale i tak dalej, ale z drugiej strony no, wymusza na przykład właśnie tak jak tutaj przy wynajmie pomieszczeń, żebyśmy korzystali z ofert komercyjnych. No, proszę Państwa, no, tych ofert komercyjnych też jest w którymś momencie ograniczona ilość. Więc ja nie wiem, w którą stronę to idzie, no ale ładu i składu w tym za dużo nie ma. No ale żeby już tak Państwa chyba dobić, bo to mam wrażenie, że same są nadrobiny, ale to są jeszcze dwa nowe instrumenty, które się mogą pojawić. To jest pierwszy, to jest tymczasowe zajęcie ruchomości. W ramach kontroli urzędy celno-skarbowe będą miały uprawnienie do zajęcia ruchomości na 4 dni. W ramach zabezpieczenia majątku, jeżeli zobaczą, że ktoś tam ma zobowiązania podatkowe na znaczne kwoty, no to wtedy będą mogły na 4 dni zająć Państwu każdą ruchomość w zasadzie nie pytając o nic. Nie, zwierząt nie mogą produktów spożywczy szybko psując. No dobrze, no tak, bo przez 4 dni by się mogły popsuć, a zwierzę trzeba karmić. Ale no, na przykład samochody, stany magazynowe, jakieś takie, wszystko można zająć, 4 dni w zasadzie bez pytania, no, w powiązaniu z tym, że można to zdać rachunki, znaczy zrobić blokadę rachunków bankowych w ramach mechanizmów stirowych, to powoduje, że tak naprawdę jak ktoś będzie bardzo chciał, to na parę dni może firmę zamknąć i w ogóle uniemożliwić jej działania, a zdarzały się nam już takie sytuacje, że firma, która przez jeden dzień nie mogła działać, już w zasadzie następnego dnia mogła szykować wniosek o upadłość, bo taka była działalność. No i druga opcja to jest zakup kontrolowany. To jest instytucja, która formalnie istnieje w przepisach, natomiast zmienia się izby handlowe. Tak, natomiast ona się zmienia, dokładnie ona zmienia zupełnie skalę działania, bo teraz będzie można robić tak, że w zasadzie każdy urzędnik skarbowy będzie mógł sprawdzić, czy są realizowane przez Państwa obowiązki, na przykład w zakresie sprzedaży paragonowej. I posiadania terminala płatniczego. I posiadania terminala płatniczego i inne obowiązki. W zasadzie bez jakiegokolwiek powiązania z tym, czy on jest na obszarze swojej izby skarbowej, czy urzędu skarbowego, w którym pracuje, czy też nie, i w zasadzie bez żadnych jakichś takich przesłanek. No, ma być po prostu tak, że będą ci kontrolerzy uprawnieni do kontroli zawsze, bo to tutaj jest tak. Mieliśmy ten kazus z żarówką właśnie. Tak, bo parę lat temu była taka pani urzędnik, która postanowiła najpierw wymienić żarówkę, a później jak już pan jej tak po dobroci tam z dobrego serca wymienił tą żarówkę i nie wziął za to pieniędzy, to ona się właśnie okazała legitymacją swoją. No to tutaj to będzie usankcjonowane i będzie to jak najbardziej dopuszczalne. Będzie to modelowe zachowanie, więc no tak już na koniec dobrych wiadomości. Znaczy z dobrych wiadomości jest taka, że jak się to dobrze ułoży, to można zyskać. Tak. Bo tak jest, już to liczyliśmy, myślę, że można. No, coś jeszcze z dobrych wiadomości? Nie wiem. Znaczy na pewno jest dobry moment, żeby się zastanowić, zaplanować sobie tą działalność, tak, którą teraz mamy. Oczywiście można to zmieniać w trakcie roku, natomiast na przykład sposób opodatkowania można zmienić tylko do 20 stycznia danego roku, więc jeżeli ktoś nie podejmie tej decyzji do 20 stycznia 2022 roku, to już sam sposób opodatkowania będzie mógł zmienić dopiero za następny rok, bo tylko się ta możliwość otwiera raz do roku, więc to wcale nie ma tak dużo czasu. Może nie trzeba podejmować jakichś bardzo takich drastycznych decyzji teraz, ale na pewno być już policzonym, przygotowanym i mieć podjęte decyzje. Tak, trzeba sobie policzyć tak naprawdę, jakie się ma, szczególnie jakie się ma koszty,
Jakie się ma ryzyka, czy tutaj tak naprawdę co nam się opłaci, bo może się okaże, że na przykład pomimo tego, że mamy jakieś koszty w działalności gospodarczej i obecnie rozliczamy się podatkiem liniowym, tak, to przejście na ryczałt, gdzie jest niższa stawka, no ale nie można rozliczyć kosztów i tak powoduje, że koniec końców na koniec miesiąca więcej zapłacimy. Albo spółka komandytowa. No właśnie. Do wyboru do koloru. Ale a propos tego albo to, albo to, albo to, to już od razu zapraszamy Państwa na kolejny webinar z Polskiego Ładu. Ja nie pamiętam daty konkretnie, ale na pewno będzie webinar na temat właśnie restrukturyzacji, czyli konkretnie jaka forma, jakie się z tym wiążą skutki i podatkowe, i prawne. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla każdego, kto się zastanawia nad ewentualną zmianą takiej formy, a jeżeli nawet się nie zastanawia, to może fajnie, żeby chociaż taką refleksję podjął, czy to nie jest dobry pomysł. No i tutaj jakby jedna uwaga, że to nie dotyczy tylko samozatrudnionych, ale dotyczy też wszystkich firm, które z nimi współpracują, bądź właśnie firm, które głównie się opierają na właśnie zatrudnianiu takich freelancerów, bo jeżeli coś takiego, jest jakaś firma, która ma dużo właśnie osób na takiej formie, no to należałoby się zastanowić, czy to jest na tyle dobrze zrobione, że nie zostanie zakwestionowane, tak. No bo jak wchodzimy w spirale pozorności umów o pracę, no to to tak, przy kontroli. Tych szarych strefach, zamykach właśnie ograniczeń i tak dalej, no to nie fajnie to może wyglądać. My bardzo dziękujemy za dzisiaj. Życzymy Państwu miłego dnia. Mamy słoneczny dzień, to tyle dobrego. Widzimy się w następnych webinarach. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Mm-hmm.